Kochani, witajcie, tu ojciec Romek Gruszewski, witam w kolejnym odcinku Drzewa Figowego. I podzielę się tak tym, co się dzieje trochę w trakcie tych nagrań. To jest moje trzecie podejście dzisiaj. Najpierw nagrałem film, który okazuje się być Ewangelią, nie Ewangelią, którą czytamy normalnie, byśmy czytali, gdyby nie właśnie to, że jest takie piękne święto narodzenia Najświętszej Marii Panny dzisiaj. Więc to było pierwsze podejście, potem drugie podejście już właśnie do tej Ewangelii dzisiejszej i się nagle okazało, że karta pamięci jest pełna. Ja cały czas jeszcze się oswajam z tymi rzeczami takimi właśnie sprzętowymi. Nie o wszystkim pamiętam i nie zawsze też mam czas, żeby to nagrać. Jest już późno, jestem zmęczony po długim dniu i tak sobie myślę, serio? Ja teraz mam coś powiedzieć. To pierwsze nagranie było takim bardzo ważnym dla mnie. Bardzo ważne gdzieś treści się pojawiły w nim. I teraz czytam Ewangelię i mówię, no tak, to jest ta wspaniała Ewangelia, w którym jest rodowód Jezusa. Co ja tutaj mogę powiedzieć więcej? Nie do tego się przecież przygotowałem. I sobie myślę, że to jest bardzo nieidealna sytuacja i świetnie pasująca właśnie do tej Ewangelii, która jest historią ludzi nieidealnych, którzy, rodzina Jezusa, jego przodkowie, ci, którzy dali mu swoje geny, ta rodzina jest nieidealną rodziną grzeszników, ludzi, którzy naprawdę dopuścili się często okropnych rzeczy. Ale takich przodków ma Jezus, do takich przodków się przyznaje i nawet właśnie ich historia znalazła się w Ewangeliach. Jezus mówi, to jest moja rodzina, to są moi przodkowie, moi dziadkowie, pradziadkowie, moje babcie, prababcie. I chociaż rzeczywiście Jezus wychował się w pięknej rodzinie, mając cudownych rodziców, Maryję i Józefa, dojrzałych, głębokich, pięknych ludzi i otrzymał mnóstwo miłości, to jednak całe szczęście, nie cała jego rodzina jest taka idealna. I myślę, że dla nas to jest dobra nowina, że Bóg, niezależnie od tego, jaką rodzinę mamy, w jakiej rodzinie się rodzimy, w jakiej rodzinie przyszło nam żyć, wychowywać się, jakich mieliśmy rodziców, dziadków, rodzeństwo. W takiej rodzinie Bóg działa, nieidealnej. Może czujemy, że nasze małżeństwa, nasze relacje małżeńskie, że to są jakieś trudne, najbardziej wymagające relacje, ale właśnie w takich rodzinach, niedoskonałych rodzinach, Bóg jest obecny, do nich się przyznaje i w takich działa. I realizuje swoją wolę, swój plan. Chociaż my możemy tego nie rozumieć, chociaż my możemy mieć na to bunt i niezgodę, to jednak w takiej rodzinie, w jakiej przyszliśmy na świat, Bóg nas powołał do życia, dał nam życie. Posłużył się takimi, a nie innymi rodzicami. Jeżeli jesteście rodzicami albo nimi będziecie, będziecie popełniać błędy, mnóstwo błędów. Tak jak każdy z nas, ja też, chociaż nie mam swojej rodziny, to jednak towarzyszę ludziom i też popełniam błędy w relacjach z nimi. I tych błędów mnóstwo popełniłem. I pewnie będę dalej popełniał. Ale właśnie w takich nas Bóg jest i działa. I do takich się nas przyznaje, do takiej rodziny się przyznaje. I myślę, że jednym z takich ważniejszych momentów naszego życia jest przyjęcie tej rodziny, takiej, jaką ona jest. Zgoda na to, że taką jest. To bardzo trudny moment. Może dla niektórych nieosiągalny. Może wydaje się, że to jest zbyt trudne, jak się mam zgodzić na taką rodzinę. Ale tak się stało. Nie zmienimy tego. Nie mamy na to wpływu, jakimi ludźmi byli, czy są nasi rodzice.
Ale jeżeli takich ich pokochamy, to będzie to triumf miłości, to będzie cud. Ogromny cud. Może największy w naszym życiu. I może dlatego właśnie warto pokochać swoją rodzinę nieidealną. Przyjąć taką rodzinę nieidealną. I sprawić, że w niej, chociaż było tyle grzechu, tak jak było mnóstwo grzechu w rodzinie Jezusa, pośród Jego przodków, że dzięki mojej decyzji, mojej woli i dzięki Bożej łasce, która się właśnie w ten sposób będzie wyrażała, dokona się cud. Cud, że ja jestem tym w tej rodzinie, który kocha. Wbrew wszystkiemu kocha. Przebacza. I nie od razu oznacza to, że może wraca do relacji, bo może być to niemożliwe. Ale we mnie to zło, na mnie to zło się zatrzymuje. Nie pozwalam, aby poszło dalej. I godzę się na słabość i niedoskonałość. I daję prawo tym członkom mojej rodziny do tego, żeby byli nieidealni i niedoskonali, tak jak ja jestem nieidealny i niedoskonały. Moi drodzy, stańmy teraz przed Bogiem z naszą rodziną, tak jak ze swoją ziemską rodziną staje Jezus. Możecie w tej chwili modlitwy wymienić imiona ludzi, waszych przodków, których znacie i za nich się modlić. I mówić, to jest moja rodzina. To są moi krewni. To są moi przodkowie. I przyjmuję ich, kocham ich i przebaczam im. Módlmy się wspólnie teraz. Boże, który jesteś naszym najlepszym Ojcem i naszą najczulszą Matką. Dziękujemy Ci za to, że powołałeś nas do życia. Dziękujemy Ci za to, że mogliśmy się narodzić. I chcemy Ciebie prosić, żebyś pobłogosławił wszystkim naszym przodkom. Żebyś zmarłych przyjął do swojej chwały, a żyjącym dał łaskę poznania Ciebie i Twojej dobroci. Żebyś pobłogosławił im, gdziekolwiek są i cokolwiek teraz robią. Czy ich znamy, czy ich nie znamy. I prosimy Cię, abyśmy mieli tę łaskę kochania ich takimi, jakimi są. Tak jak Ty kochasz nas takimi, jakimi jesteśmy. Prosimy Ciebie o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. I ponieważ dzisiaj mamy tę piękną uroczystość Narodzenia Matki Bożej, prośmy też ją o wstawiennictwo. Mario, prosimy Ciebie, módl się za nami, abyśmy byli wierni Chrystusowi, abyśmy byli wierni Ewangelii.
I abyśmy zaufali tak, jak Ty zaufałaś Bożemu działaniu, chociaż może nie zawsze je rozumiemy. Królowo pokoju, módl się za nami. Amen. Dzięki, moi drodzy. Życzę wszystkim dobrego dnia. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Pa.